Szanowni Państwo, zapraszamy do Iwkowej. Wspaniałe widoki, piękne trasy rowerowe, ciekawe trasy piesze. Zapraszamy do wspólnej rekreacji. Dbajmy o swoje zdrowie, dbajmy o nasze środowisko. Mamy do zaproponowania również produkty lokalne, głównie to jest suszona śliwka, ale również produkty wędliniarskie, przetwory różnego rodzaju. Mamy wiele miejsc noclegowych i wiele, wiele innych atrakcji, które Państwa zachwycą i pozwolą Państwu spędzić miło czas w naszej gminie Iwkowa. Placówka Biały Jeleń w Iwkowej. To pięknie położony, otoczony przyrodą obiekt noclegowo-gastronomiczny. Do atrakcji obiektu należą strefa spa, stadnina koni huculskich, karpacka zagroda, mini zwierzyniec oraz wypożyczalnia sprzętu sportowego. Winnica Nowizny. To gospodarstwo enoturystyczne znajdujące się w miejscowości Połom Mały, zajmujące się uprawą winorośli i produkcją wina. Obiekt organizuje szkolenia, pokazy winnicy oraz degustacje wina i produktów lokalnych. Atrakcją dla dzieci i dorosłych jest park linowy oraz hodowla danieli. Zagroda na Pacanach. To dwa położone w środku lasu komfortowo wyposażone apartamenty z tarasem widokowym, leśną sauną opalaną drewnem, basenem oraz sportową stodołą. Na miejscu funkcjonuje sklepik regionalny z miejscowymi produktami i rękodziełem. Domki Idylla to kompleks w pełni wyposażonych, murowanych i drewnianych domków turystycznych oferujących usługi noclegowe położony w miejscowości Połom Mały. Do dyspozycji gości jest ogród z drewnianą altaną i placem zabaw dla dzieci. Ogródki gastronomiczne znajdują się w centrum Iwkowej. Obiekt jest doskonałym miejscem do spotkań na świeżym powietrzu. Swoim gościom serwuje dania typu fast food. Kąty 17 to gospodarstwo położone w miejscowości Kąty z odnowioną stodołą, w której odbywają się zajęcia jogi oraz kreatywne warsztaty. Goście mają możliwość noclegu w drewnianej dwupiętrowej jurcie. Gospodarstwo agroturystyczne Borówkowy Bukiet Smaków w Iwkowej posiada plantację borówki amerykańskiej, która jest bazą szeregu produktów lokalnych. W obiekcie istnieje możliwość noclegu oraz wypoczynku w otaczającym dom ogrodzie oraz przy pobliskim stawie. Łowisko pstrągów znajduje się w miejscowości Iwkowa. Gospodarstwo oferuje sprzedaż świeżych ryb, między innymi pstrągów i karpi oraz innych produktów lokalnych. Iwkowej swoją siedzibę ma Małopolski Klub Hodowców Królików Rasowych. Członkowie stowarzyszenia uczestniczą w wystawach oraz targach. Hodowla Mirosława Dudy w Iwkowej udostępniana jest zwiedzającym.
Pensjonat Zyga, położony w miejscowości Iwkowa, poza działalnością noclegową, prowadzi również restaurację serwującą dania kuchni tradycyjnej oraz organizuje spotkania okolicznościowe. Obiekt dysponuje drewnianym szałasem z grillem oraz placem zabaw. Gospodarstwo rolno-ogrodnicze Grzegorza Piwowara znajduje się w miejscowości Dobrociesz. Zajmuje się uprawą warzyw oraz suszeniem i wędzeniem owoców, śliwek, gruszek i jabłek. Gospodarstwo posiada 43-letnią tradycyjną wędzarnię, przyjmuje wizyty studyjne połączone z degustacją produktów lokalnych. Chatka Mimi powstała z pasji do tworzenia maskotek, artykułów dekoracyjnych oraz lalek kolekcjonerskich. Rękodzieło, wykonywane z niezwykłą precyzją i dbałością o szczegóły, powstaje w domowej pracowni z wysokiej jakości materiałów bezpiecznych dla otoczenia. Pajor Markowe Specjały to sklep mięsno-wędliniarski znajdujący się w centrum Iwkowej. Producent oferuje wyroby mięsne z dodatkiem śliwki oraz szereg innych produktów lokalnych. Szanowni Państwo, zapraszamy do gminy Iwkowa.